Siekacze miały przyjść do pomocy ludzie. Nie widu, nie słychu. Idą. Gospodarza tu się pytają, czy macie taką księżycówkę. Nie, mamo moja wypiła. Jeszcze nie przeszły już o księżycówce gadają. Ale ja nie, ja, bo tu mi gospodarz jakiś odpowiadał, bo woda że przyjdzie. Może ludzie pomogą. Wyjątkowo obradziła taka pusta. O, ja kobieta. Piękna kobieta. Ale nawsadzał nam biedłostwa. A tego tam godzicie? Cyganiaki, no. Ja zapłacił, no. Cyganie, no. Przez te księżniczówkę. Przez te księżniczówkę, boście nie dali. Ale on tu powiedział, kurwa, korzeń dobry. Pomogę, pomoże tam ci dobrze. Ustawmy się, jak to będzie podawać. A to weźła po jednym. To wy, kumo, nie dźwigaj, to już ludzie pomogą. Iść ta tam na miejsce. Moja wam pokażę, iść ta. No pomóż ta, ludzie kochane. No to daj, no to weź. Weź sama z tego. No ustawiać się, rządek. Agatka, pan ci powie. Ustawmy się. Ja drugiemu nie podaję. Jeden drugiemu nie podaję. Wielkie. A ja będę za najmniejszego zjadam. Ja na
Największe na potem. Tak, i pamiętajcie te, że jeszcze ładne liście trzeba w koszycek odłożyć, bo potem trzeba w beczce ułożyć, jak się będzie kwisić. Kapustę gotowała? Nie kapustę, pyszności gotowała. Ja się umył, wystroił, będę tańczył, a dlatego księdzu z ubiegł się na kuchni. Ona gotowała, byście powinni przyjrzeć, co robią. To robiłem! Ha, ja wiem co! To robiłem przecież! A która nogi umyła i będzie kapustę beczce gniotła? Tu się nie gniecie nogami. No ja będę trzymał. Podtrzymania to tu co? No. Jeszcze młodszy. Tak. Ja to specjalnie złagodziłem, żeby młodszy. Uważaj, one wszystkie myte. No, wszystkie. Stań do Rysiu i do domu. Nie daj się namówić byle komu. Przewieź mnie koniku przez te lasy, bo mnie to w Lublinie nic nie cieszy. Cieszyło mnie, a teraz nie. Miałam ja chłopaka, opuścił mnie. Cieszyło mnie, a teraz nie. Miałam ja chłopaka, opuścił mnie. Pomachał mi ręką i odjechał, bo tam gdzieś daleko ktoś go czekał. Czekała go panieneczka, co była już dawno bez miuneczka. Czekała go. A wiedzi pan? A marchewka są gdzie? Tam będzie w beczce, bo nie. Stąd będę brać do beczki. Wszystko w swoim czasie. Ja podobno pana teraz. Wszystko w swoim czasie. A co tu pan nowie napiał? Szatku, łuka prawda. A czego? No tak, bo to taka do kieszenia będzie. Jakby takie miecze. Uważ na mój plecak. A gdzie tam Wrzuciliście, naloliście wody, potem dyrką przykryli. Wymieszali. Tak, wymieszali. I to musiało zaparować, bo jakby nie było zaparowane, to te otwory były ci kwas. A tak jak to zaparowało, to rozeprzało i teraz kwas nie wycieknie. No już wam go dałam parę razy, ale to pewnie chodźcie. No, czekajcie, bo niech przyniesie mąkę. Te gospodarze gdzieś poleciały. A potem młode. Młode one jeszcze, to dopiero się ożeniły, no ale to... Tak? O, parobek jeszcze niesie, patrz jak on nareszcie się zjawił. Gdzie byś ty był, chłopie? Lena. Gospodyni! Aha, to pomaleńku. Ona gospodarza pilnuje. Tak. A bo to gospodarz taki nawet. Gospodyni! Nie,
Do, a widzicie pewnie, daliście. Lepsza żytnią mąką posypać wotory. I to dookoła i na środku, czekajcie, ja zrobię, bo wy możecie mi tu z tego i później powiecie, że kapusta się nie udała przez was. Dobra, kumer, to róbcie. Bo dalej trzeba obsypać wotory kapustą. Później na środku trzeba zrobić krzyż. Będziecie pamiętać? Będzie. Patrzcie. O tak, o. Dalej. I teraz jeszcze robiła krzyż. Tak. No. To są wotory? Czy to są tak. O, tylko na scenę nie wchodzimy. Wszyscy schodzą ze sceny. Patrzcie, kuma. Państwo. Już. Schodzimy. Już zrobione. Tak? O, jak kto chce zobaczyć, to niech zobaczy. Kanadno? Tak. Tu nie było soli, tylko była woda i mąka żytnia. Mąka żytnia robiła zakwas. Gospodyni, o! Coś podobało. I schodzimy na trawkę, To zobaczę. Teraz się tu poprzewracacie. I teraz, żeby się kapusta udała, to trzeba 3 razy w beczkę huknąć. Ja na... Jak będziecie gospodyni hukać, to żebyście se nie pierneni, bo będzie kapusta gorzka. No. Bo to zaczerpnić nie będzie. No, hukajcie. No. O, poszło echo. Jeszcze raz. O, dobra, jeszcze raz. O, za dużo. No, ale nie była. Tak. No i teraz macie o to. Zasypujemy. Najpierw trzeba kapustę o tak usypać. Tak? No. I trzeba ją kupić. No. Robek jeszcze przyniesie. Ubijajcie. Tak, Reku, bo jeszcze się kłuczka nie dorobiły. To nogami. Nie, nie było takiej nogi u nas nogami. To potem weszło. No. Wiecie co, gospodyni, gdzieś by takie siły nie macie. No mówię wam, zobaczcie jak łatało grubsawo, to już ta sikiernica złapała. Ja już się z głowy złapałam. No, obijajcie. O, patrzcie, aż kapusta kwadrą. O, ta kuma, musimy. No ja sam przez siekierę przejdę 3 razy, to i mi zrobię. Dobra, dobra. Teraz, nie, kuma, zapomnieliśmy. Oj, patrzcie, bez to wszystko. Główki i głębem do wierzchu. Główki są posiekane. Zdrowie całkiem jeszcze kumie nie wróciło. Nie wróciło jeszcze. No. Układamy o tak, o, dookoła. To będą na chłopcie. Na Wigilię. Tak, na Wigilię. Dobrze, kuma godocie. No, teraz zasypujemy znowu. I kroczek do tyłu. Chodź, Paulina. Chodź, Lenka, chodź. Lena. Dobra, już. Chodź. Teraz jest na nich taki jakiś. A gospodyni nie ma kapusty. Parowek duje samo. O, tu się kumo. To jest mąka żytnia i woda. O, soli nie ma. Nie ma soli. Nie trzeba. I teraz znowu kładamy główki na chałupcie. O. O, kuma, nie posiekaliście u tego, bo nie upiszmy. Nijaka. No. A to ciekawe, to musi przy tym zasładnięciu. No, pewnie tak. Albo ta kuma, co tak wszystkich tu poprawia, dużo gada. A może sama zapomniała? Nie, ona nie zapomnie. Nie zapomnie.
bo nie przyjdę na drugi rok. Nie, nie gadajcie, nie gadajcie. Ja do was chodzę na odrobek, to i wy przyjdziecie. No przyjdę, ale wy weźcie tak na swoją, no bo chłopa nie chce przyjdzie. Kumo, nie dość ze kapustę, to i chłopa by jeszcze chciała na nic. No widzicie? I kto to zakłamny? Ja? Teraz zasypujemy. Przygotowany jest posiłek. Głodny pan jest, moja potęstuje. Jestem pług. Wy będziecie w nocy. Idziemy w nocy. Kumo. Co? Co? Zyrko na was cały czas. Zyrko cały czas. No. Pod cudzącą mu jesteś. Musi się rozwijać. Dobra, dobra. Teraz będzie was dusił. O, jeszcze raz. I po brzegi. No, dajcie, bo wam się ta becka rusa. Zaprzyjcie, no. Jeśli zaprę, to nie ruszycie nim. A tej mąki tak mało, tyle co na dnie? Tak. Kuma, a pokrowy macie? Pokrowy mamy. To przynoście, gdzie ten parobek je? Dawajcie pokrowy. A gdzie sól jest? Nie ma. To starodawne kiszenie. Mąka daje zakwas. O, leć! Żytnie. Nie, no, teraz jeszcze brakuje. Dobra. Coś tu nie tak, kuma. To wiecie. Przekładamy. Bo i narobicie. O, dobra. Nie, a głazik? Dawajcie głazika. Na wierzch parowka posadzić. Tak? Ma siedzieć. I przystawiajcie głazikiem. I teraz trzeba zalać wodą. Jak zalejecie wodą, to, ale to nie lejcie wszystkich, bo musicie do chałupy. Zaniesiecie do chałupy przy piecu. Przy piecu, żeby ze 3 tygodnie postało cieple. Ja zakiśnie. Jak wam zakiśnie, to potem bierzecie, ubieracie to z wierzchu w jakąś tam miednicę, a to tak z połowy, przewijacie takim kołkiem czystym, żeby ta gorycka wylazła, tak, i wynosicie już tam do sieni, do kumory, gdzie będzie ta kapusta stoła. I wkładacie i z powrotem ją tak wkładacie jak teraz. A jabłek nie wkładali na twór? Nie. A cały główek? Co? Były. Się zapatrzy na kumę, to i nie widział roboty. Gdzie jeszcze woda? Będziemy wodę lać. Gdzie ta woda? 3 tygodnie degustacja. Idzie parobek. Parobek idzie z wodą? Jestem parobek. Idzie, idzie, idzie. Leciło. Studni, łopacz, nie się. Nosiłki. Woda. Woda. Ale ja już ci nie będę lała. No ci potrzymam. Patrzę. No i teraz lejcie tu. Lejcie wodę. Tak, lejcie wodę. Źródlana. Dobra woda, bo to ze studni. Źródełko bije w waszej studni. O, nie bije. Bije. U nas wszystko dobre. No ja, no nie. A, tu więcej wejdzie jak wiadro. O. I teraz jak se zalejecie wodą, zanosicie do chałupy, przy piecu stawiacie, dyrką beczkę okrecacie. I ona, tak żeby było ciepło i ona będzie stała za 2-3 tygodnie. Ja z takie bulki będę wyłazić z niej, to będzie, już będzie wody, będzie. Tak, to już będzie zakiśnięto i wtedy ją wynosicie. No i nasa rzecz się skończyła terowasa. Tak? A my jest. Kumy pomogły. A wam już przyszło? Weszła, siekiernica już przyszła. Teraz gospodarz gadał, że ma kaszę jaglenu, rdzany sirup, kawę. To lista zróbcie, bo ja tu przejść nie mogę. Kogo było to i później będzie potęcówka. Będziemy hulać. Muzykanty będą grać. Głosi się parowek w księżycówkę wypił. Wypił księżycówkę.
Na robocie końca. Coś będzie się działo. Dla mnie.